W ostatnich dniach alergia nie pozwala mi nagrać nic większego, pomyślałem więc, że wyczyszczę jeden z moich zabytkowych aparatów. WZFO Start B z lat 60. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Możesz też wesprzeć tworzenie tych filmów, dołączając do społeczności Cinejery. Jak zawsze, wszystkie pomoce naukowe użyte w tym odcinku możesz znaleźć na www.cinejera.pl, gdzie wraz z opisem odcinka dodaję informacje i przemyślenia, na które nie wpadłem podczas kręcenia tego filmu. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Mimo że nie jest on niesamowicie rzadki, ten model jest moim ulubionym ze wszystkich powojennych aparatów, jakie posiadam. Mój plan był prosty. Aparat ma bardzo prymitywną budowę, więc rozebranie go nie powinno być problemem. Włączyłem więc kamerę i zacząłem czyszczenie. Szybko jednak okazało się, że czyszczenie oraz jednoczesne nagrywanie nie będzie takie proste, jak się spodziewałem. Niesamowicie trudno jest odkręcać maleńkie śrubki i czyścić trudno dostępne zakamarki niewielkiego pudełka, jakim jest obudowa tego aparatu, jednocześnie pokazując wszystko w obiektywie kamery. Kręcenie takich filmów uświadamia mi, jak bardzo lubię filmować pracę innych ludzi. Trzymając kamerę w ręku, możesz swobodnie chodzić wokół talentu, nie przejmując się tym, że filmowana osoba oraz widzowie muszą jednocześnie widzieć, co się dzieje. Takie właśnie drobne i zazwyczaj niezauważalne rzeczy doceniamy dopiero wtedy, kiedy stają się dla nas problemem nie do przeskoczenia. Daj znać w komentarzach poniżej, czy Tobie zdarzyło się kręcić drobne szczegóły, nad którymi pracujesz przed kamerą. Zapewne wiesz, że jest to ciągła walka pomiędzy utrzymaniem wygody pracy oraz widocznością wszystkich najciekawszych szczegółów. Oglądając ten aparat z bliska, zauważyłem, że okładziny niezbyt dobrze trzymają się rogów obudowy, więc zastanawiam się nad ich zmianą na zieloną, niebieską lub brązową imitację skóry lub coś bardziej rzucającego się w oczy. Bardzo chętnie dowiem się, co Ty myślisz o takiej zmianie. Mógłbym wymienić okładziny na identyczne lub bardzo podobne do oryginalnych, ale więcej zabawy będzie, jeśli razem stworzymy jedyny w swoim rodzaju egzemplarz tego modelu. Osobiście zazwyczaj preferuję utrzymanie zabytkowych aparatów w stanie oryginalnym, ale w przypadku takiej zmiany powrót do oryginalnego wyglądu jest bardzo łatwy, więc aparat nie straci na wartości. Odnawianie starych aparatów bardzo mnie uspokaja, szczególnie kiedy rezultatem mojej pracy jest nadanie aparatowi całkiem nowego życia. Uwierz mi, nie ma lepszego uczucia niż użycie 70-letniego aparatu po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Bardzo chciałbym choć raz użyć każdego z aparatów mojej kolekcji, których aktualnie jest 35. Jestem pewien, że przygotowanie wszystkich aparatów do użytku zajmie trochę czasu. Szczęśliwym trafem, każdy z nich jest jednak mechanicznie sprawny, więc nie powinny wymagać wiele pracy. Daj znać poniżej, czy powinienem nagrać serię filmów na temat odnawiania i używania zabytkowych aparatów fotograficznych. My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!